Dialog mieści powinien być taki, żeby uwzględniał wszystkie osoby, które chcą zabrać głos. Obecnie dialog został, czy struktura dialogu została stworzona przede wszystkim pod potrzeby organizacji pozarządowych. Teraz to się trochę zmienia. Od kilku lat jest coraz więcej grup nieformalnych, różnego rodzaju inicjatyw, łatwiej się stowarzyszyć. Pojawiają się miejsca aktywności lokalnej, pojawiają się grupy sąsiedzkie, są też rady osiedli i nagle okazuje się, że jest bardzo dużo osób, które dbają o to miasto i powinno im się umożliwić jakiś sposób włączenia się w dialog o mieście.